Za nami prawie połowa wakacji, mamy dzisiaj 26 lipca. Słowo Boże, które ma nas prowadzić i ma nam towarzyszyć w ciągu dzisiejszego dnia, to dwa fragmenty. Pierwszy zaczerpnięty z księgi proroka Amosa z 7 rozdziału, z wersetów 2 i 3. I drugi fragment zaczerpnięty z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza z 2 rozdziału, werset 1. Amos rzekł: Wszechmogący Panie, przebacz. Jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki. I żałował tego Pan. Nie stanie się, rzekł Pan. A Paweł pisze: Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Apostoł Paweł wzywa nas do modlitwy za wszystkich ludzi. Jednak jak to zrobić? Mogę bowiem modlić się za przyjaciela, kogoś znajomego, członka rodziny. Ale czy za wroga? Dlaczego miałbym to robić? On, ona zrobili mi coś złego. Byli dla mnie niemili, nie byli dla mnie dobrzy. I z całą pewnością nie zasłużyli na to, bym zanosił ich w swojej codziennej modlitwie do Boga. A mimo wszystko apostoł wzywa, by modlić się o wszystkich ludzi. Jednak aby móc wypełnić to wyzwanie, należy nauczyć się tej trudnej sztuki, jaką jest przebaczanie. Czy jednak tak łatwo jest przebaczyć? Czy potrafimy przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili? I czy sami jesteśmy w stanie prosić o przebaczenie? Na pewno to jest coś wyjątkowego. Zostać skrzywdzonym i nie szukać odwetu. Pozwolić na to, by przemówił w nas głos Bożego miłosierdzia. To nie jest łatwe, ponieważ wymaga to szczerości i nierzadko uznania także własnych win. Aczkolwiek przebaczenie krzywdy, którą ktoś nam wyrządził, może być także początkiem nawiązania nowych relacji. I warto wybaczyć, nawet jeżeli ta druga osoba nie jest skruszona, nawet nie ma chęci do tego, aby nas przeprosić, prosić o wybaczenie. Bo jeżeli nasze wybaczenie zależeć będzie tylko od woli skruchy drugiej osoby, to cały czas będziemy zamknięci w pozycji ofiary, a druga osoba będzie trzymała kontrolę nad całą tą sytuacją. Chociaż są sytuacje, zdaję sobie z tego sprawę, które są wręcz niewyobrażalne do wybaczenia. To jednak nawet w takich sytuacjach są ludzie, którzy to wybaczenie dają. Powinniśmy się otworzyć na duchową perspektywę, bo Bóg także wybaczył nam nasze grzechy, a na Golgocie rozpoczął z nami nową drogę. Drogę, w której nie pamięta już nam naszych krzywd, naszych win. I chce, abyśmy byli z Nim w ciągłej relacji. Niezależnie od tego, co i kiedy zrobiliśmy. I zawsze też mamy szansę i możliwość, by do Niego przyjść, stanąć i wyruszyć wspólnie w nową drogę przez życie. Tak jak Bóg nam wybacza, tak i my spróbujmy wybaczyć innym. Może nie przyjdzie to od razu. Może gniew będzie silny, ale nie musimy się tego obawiać. Przebaczenie bowiem jest procesem, a wspólna wędrówka z Bogiem przez życie także rozpoczyna się każdego dnia na nowo. Kiedy jednak ją rozpoczniemy, będziemy mogli modlić się za wszystkich ludzi bez wyjątku. Dla Boga bowiem wszyscy jesteśmy ważni. I Bóg chce
abyśmy przychodzili do Niego. I chcę też, abyśmy przynosili do Niego wszystkich ludzi w naszych codziennych modlitwach.